Podopieczni trenera Krzysztofa Wolaka wystąpili w Kielcach na stadionie tamtejszej Korony i pokonali gospodarzy 5-0. Pierwszą bramkę dla Górników strzelił w 22 minucie pojedynku Paweł Pranagal, pokonując Krzysztofa Pyskatego, bramkarza Korony. Chwilę później Paweł Pranagal dograł dokładnie piłkę do Dariusza Rzeźniczka, który strzałem z kilkunastu metrów podwyższył wynik na 2-0 dla przyjezdnych. Początek drugiej połowy to przewaga gospodarzy i wiara piłkarzy Korony w strzelenie bramek. W ostatnich 20 minutach GKS pokazał rywalowi, kto niepodzielnie panuje na boisku. Trzeciego gola dla biało-zielono-czarnych strzelił po podaniu Piotra Szarpaka i błędzie kieleckiej defensywy ponownie Paweł Pranagal. Ten mecz musieliśmy dzisiaj wygrać. Akurat się wszystko po naszej myśli ułożyło. Dorzuciłem i Patalnowi, ale nie wykorzystał sytuacji później Darkowi Rzeźniczkowi. Akurat strzelił. Cieszę się bardzo z tego. W 82 minucie Dariusz Rzeźniczek po raz drugi w sobotniej potyczce wpisał się na listę strzelców. Bardzo ładnie się nam to ułożyło od początku meczu. Graliśmy zdecydowanie, byliśmy lepsi i bardzo cieszy to zwycięstwo. Po czwartej bramce kibice Korony zaczęli opuszczać stadion i tym samym nie wszyscy oglądali ostatnią akcję meczu. Z rzutu rożnego dośrodkowywał Piotr Szarpak i gola, który pogrążył Koronę, strzelił Adam Nocoń. Trener Krzysztof Wolak był zadowolony z wyniku. Z wyniku się trzeba cieszyć bardzo, z gry też, chociaż mówię, są jeszcze małe mankamenty, przekornie to zabrzmi, 5-0, wygraliśmy czegoś, ja mogę jeszcze oczekiwać. No oczekuję tego, że w tych momentach, gdzie prowadzimy 2-3-0, musimy jeszcze czasami spokojnie grać. My musimy dyktować warunki na boisku, my musimy szanować tą piłkę, nie gonić się. Było to bardzo dużo fragmentów takich, gdzie żeśmy grali bardzo dobrze w piłkę. Goniliśmy tego przeciwnika, mówiąc po piłkarsku, rządziliśmy na boisku, a momentami gdzieś żeśmy się zagubili, niepotrzebnie zbyt głęboko cofnęli. Ja rozumiem, taka pogoda, gdzieś tam mogło braknąć sił, mogło przytkać, jak to się mówi po piłkarsku, i z tego ich rozliczam. Muszę ich rozliczyć, bo wygrali 5-0. Uważam, że gdzieś się psychicznie odblokowaliśmy chyba. Po zwycięstwie 5-0 nad Koroną Kielce bełchatowianie zanotowali awans w tabeli na piątą pozycję. Mają na koncie 9 punktów, 2 zwycięstwa i 3 remisy. Bramki 9-2.